To my już? Hello! Ale patrz, jaki dobry timing, 20.00, a my idealnie wchodzimy dzisiaj na łącza. Plus opóźnienie. Jakie opóźnienie? No między tym, co gadałem, a co oni widzą, więc jest okej. Okay. Dokładnie tak. W opisie dzisiaj dałam cytat mojego dziecka, który tak mi się spodobał, że musiałam go tutaj wpleść. U nas jest jedna jak bala. Słuchajcie, Tonia przed chwilą buszuje w półkach. Ja tu się chwalę nutlowe i innymi dodatkami. Mam tu przygotowane pół parapetu rzeczy, które jemy na co dzień. To ta Tonia zbałaszowała pół kuchni, po czym przychodzi do mnie i mówi: mamo, u nas jest bieda jak u drwala. Miała na myśli Asia i Małgosię, jak dzieci zostały porzucone. Ale dziwisz się? Dziwisz się, jak wszystko masz na parapecie? No tak, także no, to jest. No patrz, no, mi się to składa, wiesz. Ale ja się nie znam, więc. To będzie mój no, tak, się nie sugeruj. U nas jest bieda jak u drwa. Myślę, że nie jeden chciałby mieć taką biedę w kuchni, jak my mamy, ale to już jest całkowicie inny temat. Kogo my tu mamy? Cześć Kasia, cześć Judytka, cześć Jolanta. Jeszcze ile my ty Kaś tam mamy? Ej, bez przesady, no ile ty Kaś można mieć? No kurczę, no ja wiem, że nie jednemu psu burek, ale ej, halo. Ej, poczekaj, ja muszę nas tutaj poudostępniać troszeczkę. No właśnie, też, wyobraź sobie, że też to tak klikam, że się siedzę z tyłu, myślałem, że się nie zorientujesz, ale dobra, no to ja zaraz się... Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie, tutaj Jacek Wiking, Keto Wiking i w ogóle dziwny człowiek, dzisiaj z przerażającym wzrokiem, w ogóle obłęd w oczach i nic więcej. Ale tak to już jest, kiedy się zaś nie śpi kuźwa 28 godzin, więc proszę Państwa, jak dzisiaj będę pierniczył bardziej niż normalnie, to sorry, pogódźcie się z faktem, że tak już może być. A też dlaczego? Bo troszeczkę jestem na wspomaganiu. Ej, to tak mi dziwnie robi w mózgu. Ja się śmieję, że mi się mózg odkleił, ale to wiecie, to bardziej takie stwierdzenie, jak moje dziecko, wiecie, wstaje i nie wie, o co kaman, to dobrze wie, że... Dobrze wiem, że wtedy, że jej się wtedy mózg odkleił i widzę, że u nas to jest rodzinne. Widzisz, już podostępniałeś, już mogę przestać nawijać głupoty o sobie, bo się pogrążam coraz bardziej? Tak właśnie lepiej. Tak właśnie lepiej będzie. Pamiętaj, jak to mówił Bałtroczyk, elektronarzędzia podłączone do prądu działają lepiej. Słyszałam, że tak jest, aczkolwiek ja uważam, że warto zawsze spróbować pooszczędzać mikrofon. Ja w ogóle nie mam dzisiaj swojego mikrofonu, także napiszcie, jak nas słychać, jak nas dzisiaj widać, ale zobaczmy, kto jeszcze jest z nami. Jest i Agnieszka, cześć Aga, cześć Magda, cześć Hania, jest i Marcin. Marcin, który wczoraj morsował, w ogóle jeśli przez weekend morsowaliście, to napisz morsowałem. Marcin, o Jezus, ty też? Zaraz będzie kuźwa, wiesz, ratuj mi morsy, nie? Marcin, jestem wielką fanką jestem twoich talerzy ketogenicznych, ale ty, Jacek, zacząłeś morsować i jakby stanęło na jednym morsowanku. Co tam się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Pociąłem uda i potem zacząłem jak głupi jeździć po całej Polsce i nie ma czasu. Jesteś nad morzem, to jest idealne miejsce, żeby oddać się swojej pracy. No, ja tu jestem w pracy. Więc prawda jest taka, ty mieszkasz w Szczecinie, jak często w porcie jesteś? W porcie prawie codziennie, bo ja mieszkam przy samym bulwarze. Dobrze, ale tak, żeby sobie pójść połazić do portu na, wiesz, bo masz blisko? A jednak Szczecin, ładne miasto, port w ogóle, Starówka, jak często tam bywasz? Wiesz co, ja z zawodu jestem marynarzem, więc mnie takie rzeczy, wiesz, nie kręcą. Knajpy pozamykane, To nie jest mój pierwszy pobyt nad morzem, więc ja już tu, wiesz, piasek z zamarzarki wyjmowałem. Ja wiem, o czym mówię. Więc mnie tam nie ciągnie, wiesz, wystarczy, że już na wydmach pracuję, już po tym piasku człowiek łazi jak głupi. Wystarczy, naprawdę, wystarczy. W sumie tak, coś w tym jest. Ja muszę wam powiedzieć, że moja babcia jest 25. rocznik. Jacek, to ile ona ma lat? Który? 25. To jak, no już 96. 96. Wiecie, co jest tajemnicą mojej długowieczności? Że mówi Coca-Cola, nie zatykając ust? Czy jak? Morsowała. Tak, taki słuchar w ogóle na rozpoczęcie dzisiejszego live'ika. Cześć Iwonka, cześć Kasia. O właśnie, zobacz, bo Kasie to zajebiste kobitki. No i ja się z tym... Siostra to Kasia, to wiesz, to też takie
Kasia, rude, dziwne, ale fajne. Pozdrawiamy cię, Kasiu, jeśli nas oglądasz. No i zobacz, cześć Kasia, cześć Marzenka. Bus odkleił, dobre. No bo stary, wiesz, no, no sorry. Bo ja jestem świadom swoich wad, prawda? Jest Jadwiga, jest Bianka. O, Judytka też pisze, że morsowała. Marcin morsował, Marzenka nie morsowała. Ula planuje morsować. Ula, to jest w ogóle ale moje... Ale Ula planujesz od dawna. Właśnie, ja nie, powiedzieć, to jest w ogóle moje ulubione życiowe stwierdzenie. Ja też, Ula, planuję wiele rzeczy. A jak to wychodzi w praniu, to już całkowicie inaczej. Cześć, Danusia. Wiking, czekaj, tu czekaj. Ja właśnie tu się bardzo zgubiłem. Ale jaki mały Wiking? I skąd wiesz, że jest mały? A to nie, to się nie do dziury, to żółwik schował łypek, wiesz, taki. Morsowanie jest rewelacyjne, to bardziej w morzu. Magda, ja ci chciałam powiedzieć, że ja morsowałam, jak jeszcze to nie było modne, to znaczy raz zamorsowałam, nawet kiedyś Jacek znalazł film z mojego morsowania. Słuchaj, ale wpaść po pijaku do morza to nie morsowanie, to się nie liczy. Jak nie? Tak, to ja już morsuję od lat. To nie, to jednak nie morsowałam. I fanką nie jestem. Morsuję nad morzem w Brzeźno, Trójmiasto. Także słuchajcie, jeżeli chcecie sobie zamorsować, napiszcie do Danuty i na pewno zamorsujecie sobie razem. Hej, 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 Karolina, cześć, witamy cię bardzo serdecznie. I w ogóle tak, jak już minęło 5 minut na takie przywitanie, to ja oczywiście was gorąco, ja osobiście chciałam przywitać, nazywam się Paula Podkowa, nadaję dla was nieustannie z pięknego, słonecznego, aczkolwiek w tym momencie bardzo mroźnego Szczecina. Ze mną oczywiście jest Jacek. Jacek mówi, że jest z południa, ale nadaje z północy, nie wiem o co chodzi. Bo jestem na emigracji. Bo jest na emigracji, dokładnie. Także dzisiaj stwierdziliśmy, że zrobimy takiego chyba troszeczkę krótszego live'a jak co tydzień. Ale dzisiaj opowiemy wam na temat suplementacji i na temat tego, co używamy i jak to nas działa. Dokładnie. I pokażemy wam też różnego rodzaju produkty, których my używamy. Część produktów takich suplementacyjnych, część produktów, ja bym powiedziała, że to trochę czyste, bardziej takie czyste zło. Gryzie się, bo tu będziemy wam mówić o suplementacji, o zdrowiu, o wspomaganiu waszego organizmu w tym czasie, kiedy przechodzicie z diety glukozowej na dietę ketogeniczną, a za chwilę właśnie wjedziemy w kartonik. Fucking delicious. I innymi takimi dodatkami. No co ty? No, ale to jest cudowne. To jest naprawdę... To jest... Ale dobra, my sobie mieliśmy o suple gadać, nie opisać czekolady na niedobry. Kuźwa, my sobie źli, niedobrzy, daj spokój, dziewczyna. Ale to jest tak dobre. Ketowajzy przy tym to jest naprawdę pikuś. Ale dawaj to kremy taka... odżywcze. Ej, a to jak szmar okładasz się tym, czy jak? Bo ja nie wiem. Ale tak. Dobra, Marcin, jak już jesteśmy przy tym temacie, rozumiesz to? Srał cię pies, wiesz? Tyle ci powiem, kuźwa. Srał cię pies, dziewczynka, bo ci tyle powiem, wiesz? Bo ona ma jakieś tam, wiecie, dziwne orzechowe, takie dziwne, nie? To ja mam powiem, że ta podkowa to pół biedy, wiecie, bo to one takie dziwne. A patrzcie na to. Strawberry. I to takie fajne truskawkowe. I powiem wam, z tym chrupkim paździerzem, no to taka płyta, wiecie, paździerzowa, jest też dobre. Ale co będę gorszy? Dokładnie tak. Keto wciul, nie? A dupa rośnie, Marcin. Właśnie o to moja chodzi dupa w życiu. Że my chcemy, żeby to, wiesz, w cycki, w bicki szło, nie? Gdziekolwiek indziej, a to zawsze w tą dupę. No ale trudno, no mówi się trudno, ale to jest tak pyszne. Napiszcie w ogóle, czy jesteście bardziej na clean keto, czy jesteście bardziej na dirty keto. A właśnie, no słuchaj, bo wczoraj, z tego co ja pamiętam, to na grupie ruszył wielki post,
Zdaje się, że dziewczyny nawet chcą tam dobić do 100 godzin. Oczywiście ja trzymam za was kciuki i bardzo mocno wam kibicuję. To ja mam nie wrzucać tych wędzonych serów jutro? Bo ja jutro wędzę 16 serów wędzonych. To robię takie, wiesz, tutaj tak na wygnaniu. Takie fajne, okrągłe, zarumienione. No, nie że złośliwe, ale tak już mam. Także pozdrawiamy wszystkie osoby, co postą, postują, nie jedzą, stosują lecznicze głodówki. Oczywiście ja jestem jak najbardziej za. Uważam, że jest to ważne, jest to potrzebne. I pewnie za kilka miesięcy też zacznę z wami z powrotem postować 60 godzin razy w miesiącu, tak dla oczyszczenia organizmu. Jak długo ją znam, tak zawsze. Nie, no zdarzyło mi się parę razy. Zdarzyło mi się, a wy tu smaka robicie. Kasia, my dopiero się rozpędzamy przy tym dzisiejszym live'ie, także ty uważaj. Jacek, wrzucaj wędzonki. Ja jeszcze mam w lodówce, mogę pójść, to nie jest problem. No zobacz, jedz zielone, będziesz wielki. Właśnie Marcin, jestem dzisiaj... Jestem daltonista. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat również zielonego. Ale dobra, zaczynając, słuchajcie. Biorąc pod uwagę to, że przez większą część naszego życia, większa część z nas odżywia się glukozowo i w pewnym momencie usłyszała gdzieś w pewien sposób na temat diety ketogenicznej, prawda? No i zaczynamy się bawić w różny sposób. Niektórzy biorą książki, czytają, uczą się, kształcą, krok po kroku. Dokładnie, przechodzą na dietę ketogeniczną. Inne osoby chciałyby troszeczkę pójść na łatwiznę. Ja nie mówię, że jakikolwiek z tych sposobów jest zły. Każdy ma swój, tak? I kupują. Już się tłumaczysz. Słucham? Już się tłumaczysz. Ktoś tam kupuje sobie gotowe diety ketogeniczne, czyli jakiś tam rozkład posiłków, żywi się w pewien sposób w określony czas i jest git. Inna grupa osób jakby zaczyna coś tam słuchać, wie, że to jest dieta wysokotłuszczowa, wie, że trzeba odrzucić węglowodany i jakimiś tam małymi krokami zadając pytania na grupie, czy ryż jest dozwolony, czy nie wiem, mąka pszenna w jakiejś tam ilości jest dozwolona, tak? I taką metodą prób i błędów, czy może zjeść winogrona, czy od grejpfruta nie zginie, czy śmietana wybija z ketozy, inne takie rzeczy. Tak, gdzie... czy można pić, czy można dobijać tłuszcze olejami z kieliszka? Dokładnie, czy w momencie, kiedy jest na adaptacji, pijąc kieliszek oleju, będzie ok, no bo jak przejdzie na redukcję i przestanie pić ten kieliszek oleju, no to wtedy schudnie, nie? Bo, to, słuchajcie. To ja wolę słoniny wędzonej sobie ugryźć. Ja wiem, że ja dziwny jestem, ale taka słonina albo dojrzewająca, taka w soli 15 miesięcy, albo taka, wiesz, delikatnie uwędzona, taka, wiesz, soczysta, jak już to lekko podsmażysz i tak zrobisz na ogórku kiszonym. Ja wiem, miłej diety, raczej miłej diety i miłego postu przede wszystkim. Dokładnie tak, ale i słuchajcie, każdy właśnie gdzieś tam tą swoją drogę wybiera w diecie ketogenicznej i chyba każdemu na samym początku się obiło, że nagle osoby, które prowadzą takie live'y, na przykład jak my, mają swoje kanały na YouTubie, prowadzą blogi, vlogi, podcasty, czy są na Clubhouse już teraz, mówią... Nie jestem. Ja jestem normalny bez jabłka. A tylko jabłko ma Clubhouse'a? To jest bardzo ograniczony program i bardzo rasistowski przez to. No trzeba to podać, ale ja mam Clubhouse'a. Ty masz jabłko. No, ale kwestia jest taka, że nagle zaczynamy słyszeć o suplementacji, tak? Przez całe życie wszyscy mówili pij witaminę C, oczywiście lewoskrętną, bo prawo. Nie, ja jedę tam na azymut, co idzie tam bez kredytu. Azymut, prawoskrętna nie działa jak ta lewoskrętna. No i w ogóle bierz magnez i wszystko będzie git. Nagle w momencie, kiedy przechodzimy na dietę ketogeniczną, wszyscy mówią suplementuj sód. Tak? Sód, magnez, potas. Święta trójka diety ketogenicznej. No i co się wtedy dzieje? Jeżeli wy jesteście takimi ludźmi jak ja, no to na przykład polecacie suplementować sód, magnez, potas, mówicie każdemu, że należy suplementować sód, magnez i potas, czytacie o tym, zaczynając dietę ketogeniczną, ale w momencie, kiedy zaczynacie wdrażać tą dietę,
No to nie macie to głęboko gdzieś i żrecie to, co lubicie, zażerając bitą śmietaną z erytrolem. Erytrolem, tym słodzikiem. No, dokładnie. A później co się dzieje? Zdychacie, macie zawroty głowy, źle się czujecie, bolą was mięśnie, nie możecie w nocy spać, no bo przecież wszyscy... To ty na tych twoim zielonym. Słucham? Ty masz to na tym twoim zielonym, ja tego nie mam. Ja nie, ja mam dobrze. Nie, ja miałam takie zawroty głowy właśnie jak wstawałam, wiecie, huśtawka i te inne sprawy, nie mogłam w nocy spać, miałam skurcze, miałam wiele różnych takich przypadłości. Oczywiście wynikało to głównie z tego, że wy powinniście suplementować, ale ja mam tak super organizm, że mój tego nie potrzebuje. Ale z czego to się bierze? Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy przychodzimy na dietę ketogeniczną, robimy naprawdę ogromną rewolucję w naszych organizmach, tak? Z odżywiania glukozowego, cukrowego. Nawet są ludzie, którzy na przykład mówią, no dobra Paula, ale ja się nie odżywiam cukrem, ja nie wiem o co ci chodzi z tymi węglowodanami, no bo węglowodany są zdrowe, a to cukier jest zły. No tak. Ja jem zdrowo, bo jem płatki, te wszystkie owsiane i inne rzeczy, tak? Te wszystkie otręby, nie otręby, to ten super ryż jem z kurczakiem, jakimś tam dziwnym zalanym, sałatę wodą zalaną. Przecież ja jem wszystko fit, ja jem wszystko dietetycznie, ja jem wszystko zajebiście, tylko to nie jest keto. Ja nie mówię, że to jest złe odżywianie. Bo ja na tym odżywianiu to, wiecie, raz, że się mordowałem, bo energii z tego starczało mi na 2-3 godziny i tak de facto już potem myślałem, Jezus Maria, co bym tu zeżar? Nie zjadł, tylko zeżar. I musiałem być chyba na 2 czy 3 dietach na razie, żeby to miało sens. A i tak będzie wywalało, bo te objętościowo było, wiecie, takie porcje. Jezus Maria, jak mam to jeszcze zjeść, nie? A poza tym, no, węglowodany są wszędzie i zawsze będą. I to sobie ustalmy. Były i będą i tego nie wyeliminujecie. Można je racjonalnie, jak to było, racjonować, no bez sensu, ale niech będzie, ja nie jestem polonista, jestem po polibudzie, ja mogę. Nie, dokładnie, słuchajcie, ja na przykład moim znajomym, jak mówiłam na początku, że przechodzę na dietę keto, no to nie mówili, okej, w porządku, nie jedz cukru, ale przecież makaron, ryż, kaszę możesz jeść, bo tam nie ma cukru. W ogóle. Mówię, że węglowodany. Najprościej rzecz ujmując, w naszym organizmie zamieniają się na cukier. Nie, to nie jest prawda, bo są te węglowodany złożone, węglowodany proste i oczywiście dostałam szybką lekcję tego, czego nie powinnam robić i jak to wygląda w naturze. A teraz a kwestia... też to miało i że ci się żyły zakleją od cholesterolu i tego wszystkiego, nie, i tak dalej? Nie, to jakby stan... Nie, ja pierwsze co słyszałam, że umrę na kwasicę ketonową. To jest w ogóle ulubione powiedzenie. A tego mi nie mówili. Ale zawał miażdżyca? Jawul. No, dokładnie. A jeszcze tutaj tak nawiązując do tego cholesterolu, jeżeli od tłuszczów nasyconych umrzemy na zawał serca, to dlaczego ludzie, którzy w ogóle nie jedzą tłuszczu, mają wysoki cholesterol? To myślę, że ketonator będzie się uwewnętrzniał dalej w tym zakresie, bo on jest o tych mądrych, długich, dziwnych słów i nie wiesz, czy się nie obraża. Ja wam tylko powiem, że 80% wysokości naszego cholesterolu, który wychodzi na badaniach, to jest ten, który nasz organizm sam sobie wytwarza, a około 20% pochodzi z jedzenia. To jest zewnętrzne. Dokładnie, także dieta ketogeniczna nie ma jak wpłynąć na ilość naszego cholesterolu, bo nasz organizm jest na tyle mądry, że sobie sam to wszystko produkuje, normuje i każdy z nas też inaczej się przy różnych wielkościach czuje. Dobra, ale wracając właśnie tutaj do tej naszej suplementacji sodu, o co w tym wszystkim chodzi? W momencie, kiedy jesteśmy na diecie wysokocukrowej, wysokowęglowodanowej, przez większą część naszej doby albo w zasadzie życia mamy problemy z insuliną. Dlaczego? Każą nam jeść 5 posiłków dziennie, nieustanne wyrzuty insuliny. Nasz organizm jest wtedy w nieustannym takim stanie zapalnym, ponieważ nasz organizm nie lubi tych wyrzutów insuliny. I w momencie, kiedy przychodzimy na dietę ketogeniczną, tak, i jakby zabieramy cukier, tak, przechodzimy na odżywianie tłuszczowe, to oczywiście robi się wielka przemiana również z naszą insuliną, z ilością wyrzutów tej insuliny, w ogóle z całą gospodarką cukrową.
co ma też wpływ oczywiście na różnego rodzaju opuchnięcia nóg i inne tego typu rzeczy. Powiedzcie mi w ogóle, czy znacie osobę, która rano, że tak powiem, ma normalne, tak, stopy, nogi i tak dalej, a wieczorem mówi, że ma opuchnięte? Jak mi wózek widłowy najedzie. To już jest trochę inna sprawa. Jak sprawdzić, czy mamy opuchnięte stopy? Wystarczy, że wiecie, tam gdzie jest piszczel, dotkniemy palcem i ten palec ładnie nam nie odbija, tylko zostaje takie wklęśnięcie. Wiem, że to czasem wynika ze starości. Ty, hola. Piszczel, a stopa? Piszczel, na piszczelu, obok stopy. No, ale piszczel to jest takie od kolana do tego, no, ale tam do mniej więcej stawu skokowego. Zaczyna, nie? Poniżej kolana do stopy. Byłeś kiedyś w ciąży? Pożywczej całe życie. Kobiety w ciąży ci wytłumaczą właśnie, jak to jest z tymi opuchniętymi stopami. Ale tak. Dobra, powiem bieżone. Dokładnie. To są, słuchajcie, kwestie właśnie i cukrowe, i insulinowe, i sodowe, i te wszystkie inne rzeczy. I w momencie, kiedy przechodzimy na dietę ketogeniczną, bardzo często ludzie mówią, że właśnie przestają mieć problem z tymi spuchniętymi stopami. Ale zanim to wszystko nastąpi, jest to nasze takie wielkie, wielkie, ale o zobacz, ja tak miałam stopy, dłonie, twarz. To wszystko właśnie jest zaburzona gospodarka hormonalna, insulinowa, sodowa. W momencie, kiedy przechodzimy na dietę ketogeniczną, będziemy wypalać z naszego organizmu cukier. W momencie, kiedy będziemy wypalać ten cukier, będzie nam do tego potrzebna woda. W momencie, kiedy będzie nam do tego potrzebna woda, ona będzie opuszczać nasz organizm, więc my będziemy bardzo dużo pić. Jeżeli my będziemy bardzo dużo pić, będziemy to wszystko wysikiwać, a będziemy wysikiwać to wszystko razem z elektrolitami, które mamy w naszym organizmie. I jeżeli nie uzupełnimy tych elektrolitów, tak, czyli będziemy po prostu pić tą wodę, to ona będzie przez nas przelatywać i brak elektrolitów spowoduje, że będziemy się źle czuć. Najzwyczajniej w świecie. Jacek, ty sam bierzesz elektrolity, a tutaj mi tu łaszka drzesz na antenie. Tak, bo wychodzi, że jestem od kupy, to od sików. No, wiecie, to są normalne rzeczy. Nie, ja nie mówię, że nie. Wiesz, prawda jest taka, że sam elektrolity biorę i ja się tego nie wstydzę, może nie w takiej formie jak tu. Wszyscy zawsze mówią, wiesz, sól kłodawska, sól himalajska, do wody, z solą. Ja tylko po prostu nie trawię, wiecie, ja po prostu nie. To jest coś, co mnie przerasta. Słone to, wiecie, to może być morze, ale nie moja szklanka z wodą czy czegokolwiek tam. Jak już faktycznie muszę, to i nie mam innych możliwości, to faktycznie, a to jest bardziej przymus i taki szok też dla pyska i organizmu niż coś, co ja się pogodziłem. A w keto już łącznie jestem tam z 2 lata, z przerwami na arbuzy, zawsze powtarzam. I tak chyba powiem, że wszystko fajnie, ale nie, ja się na to nie godzę. Ja uważam, że medycyna też poszła do tego stopnia, że wiem, że te wszystkie naturalne się wchłaniają, szmery, bajery, ale tych drugich można wziąć trochę więcej i wchłanianie wychodzi, wiecie, tyle samo. Procenty się składają. Słuchajcie, tak naprawdę wy to róbcie w takiej formie, w jakiej to wam pasuje, tak? No bo to jest najważniejsze, żeby to było zgodne z tym, co macie tam w głowie. No i właśnie, dlatego bardzo ważne jest przy przejściu na dietę ketogeniczną suplementowanie sodu, bo jeżeli wypłuczecie ten sód z waszego organizmu, wypłuczecie te elektrolity z waszego organizmu, będziecie się paskudnie czuć, możecie mieć zawroty głowy, możecie mieć brak energii, możecie mieć tak zwaną właśnie tą grypę ketonową. Jak ten sód, jak w zasadzie w organizm zaopatrzyć w sód? Możecie iść po prostu do apteki i kupić sobie tapsy, tak, które zawierają jakieś tam ilości tego sodu i to suplementować. Ja na przykład w tym momencie jestem zwolennikiem bardziej takiego naturalnego podejścia, dlatego mówi się, że w tym czasie adaptacji powinniście pić bardzo dużo bulionu. Najlepiej robionego, wiecie, takiego na kościach. A, na szpiczku. Na szpiczku, dokładnie, gotowanego. Nawet niektórzy, słuchajcie, słyszałam, że potrafią gotować taki rosół przez 2-3 dni w wielkim, ogromnym garze, a później część zamrażać i po prostu sobie gdzieś tam w takie pojemniczki wrzucać, żeby codziennie to pić.
ale jest to niesamowicie ważne. Im bardziej jest to naturalne, tym wasz organizm zdecydowanie lepiej to przetrawi i będziecie się lepiej czuć. Czy liczyć rosół w Fitatu, czy w jakiejś aplikacji? Jezus, jak zaczynać agresywne tematy. Nie. A marchewkę z rosołu lizać, czy tylko ale kloną, czy całą? To jest najczęstsze pytanie. Czy liczyć rosół? Nie. Znaczy, powiem tak. Nie, bo uważam, że są dwie szkoły. Bo jedni są zboczeńcy i próbują to jakoś liczyć. Tak samo wiecie, jak niektórzy robią post na czystej samej wodzie, nic więcej. Zero, nie wiem, ketonów, zero herbaty, zero kawy, zero niczego. Tylko sama czysta woda. Są różne podejścia, każdy jest słuszny. Ja uważam, że tak Paula, że ja rosołu w życiu nie liczę. A jak żona gotuje duży gar, tam wiecie, normalnie tam z 10 litrów czy 8 jakoś tak, to zawsze tam wiecie, szklaneczka, dwie, pięć. Różnie bywało, zależy od dnia, jak mam ochotę. I ja tego nie liczę. Zresztą ja już mało co liczę do Fitatu, bo używam ostatnio tylko po to, żeby jakieś te przepisy, jak robiłem i w ogóle. A tak to czasami raz na jakiś czas sprawdzam, czy się dalej łapię w tym makro, co powinienem jeść, nie? Dokładnie czekaj, tak. Czekaj, patrz. Dawaj tą wiedźmę tam na dole. Niżej jest jeszcze. Niżej jeszcze. Patrz. Co za wiedźma. Ty weź tą miotłę i wiesz, no. No, nigdy nie liczyłem i jest mi z tym dobrze, zielone. A więc tak, słuchajcie, jeżeli będziecie czuć zawroty głowy, bóle głowy w momencie przejścia na dietę właśnie niskowęglowodanową, bo przy low carbie to też występuje, przy intermittent fasting, picie bardzo dużo rosołu, bo w tym momencie w sposób naturalny go zasuplementujecie, a jeżeli nie macie rosołu, nie chcecie go pić i w ogóle jesteście na nie, możecie do wody dodać troszeczkę soli właśnie celtyckiej, tudzież himalajskiej. Celtycka lub himalajska. A jeszcze kudawska jest. Kudawska jest the best. No? A celtycki to nie słyszałem w ogóle. To co, z krzyżem na opakowaniu, czy jak mam ich szukać, bo nie wiem. Po prostu idź do sklepu i poproś o sól celtycką. No nie wiedziałem, o to mogę prosić. Jest, patrz, i zawsze czegoś nowego uczy człowiek. Nawet wam powiem, że tak, sól himalajską pozyskuje się z dna mórz albo przez odparowanie wody morskiej z dużą zawartością minerałów, dzięki czemu oprócz tej samej właściwości soli macie jeszcze dodatkowe minerały. I powiem wam tak, w momencie, kiedy przerzucicie się na sól himalajską, ona jest mniej słona od tej zwykłej soli, ale uwierzcie mi, że na przykład po miesiącu, dwóch używania soli himalajskiej, jak pójdziecie do kogoś w gości i zjecie potrawę z takiej normalnej soli, to czuć normalnie tą chemię, która gdzieś tam się znajduje. Ale dziewczyna, to jest wszystko nic. Ja sobie parówkę wziąłem od jakiegoś czasu i tak trochę słona ta tektura, wiesz, tak mówiąc szczerze. Tak. No to fakt. Powiem ci, że mnie to... Ja ostatnio poszłam na skróty robiąc gulasz, a w zasadzie troszeczkę do gulaszu zostało mi takiego bulionu, taki kupny, ale taki ten w butelce, niby bez konserwantów, bez chemii, bez niczego. Dodałam go troszeczkę do tego gulaszu, a jeszcze nie dodawałam żadnej soli, bo ja zawsze na samym końcu dopiero solę. Słuchajcie, biorę ten gulasz i mówię, kurde, jaki on jest słony. Keto stary bierze gulasz, mówi, kurde, jaki on jest słony, nie? A słuchajcie, naprawdę tam jakaś tam resztka poszła tego wszystkiego. I bo naprawdę... się miałem ciebie spytać, czy keto stary wie, że jest keto stary? No kurde, raczej. Dobra, a powiedzcie w ogóle, kto jadł już kanapki panini? To jest nasz hit niedzielny, odkąd ja przyszłam na dietę ketogeniczną, co niedzielę u mnie w domu keto stary, nawet jak nie był na diecie ketogenicznej, robił kanapki panini, bo od samego początku uważa, że są one po prostu przefantastyczne i u nas wszyscy je uwielbiają. To ja powiem, że ja je planuję zrobić. Bo muszę sobie pataki ten opiekar załatwić, bo tu jest problem. Tu jest jakieś wyzwanie, wiesz, na patelnię zrobić te panini wasze, ale to myślę, że coś pokombinuję. Musicie koniecznie spróbować, bo jest naprawdę sztosik. Kłodawska polska i lepsza jest bardziej słona. Wiking celtycką? No nie. Tak, himalajska ma mniej soli w soli. Panini znam z miazgi. No właśnie, Kasia, ty tam wiesz, co dobre jest na tej miazdę. Dobra, kolejna taka sprawa, czyli w momencie, kiedy mówimy o sodzie, suplementacji sodu,
to jeżeli tylko poczujecie się, że macie mniej energii, jesteście osłabieni, macie zawroty głowy, boli was głowa, to jest najczęściej przyczyną tego, że tego sodu w waszym organizmie tutaj brakuje. Paula, podstawowy błąd. Na początku smażenia, gotowania odrobinę solisz, a na końcu dopiero doprawiasz. Wiesz co, Michał, ale ja na przykład gulasz robię na mięsie wołowym i mnie tak uczyli, ale ja kucharzem nie jestem, więc nie będę się tutaj kłócić, że wołowiny się nie soli dopiero później, bo ona się później miękka nie chce robić. Ale w związku z tym, że ja dopiero raczkuję w temacie gotowania. Właśnie, ja mam steki. O, a Jacek ma steki. Przypomniałaś mi, jak dobrze. Musisz mi powiedzieć, jak zrobić steka. Słuchajcie, jak macie przepis na dobrego steka z antrykotu albo roast beef, to dajcie mi jakiś przepis, bo ja uwielbiam taką wołowinę, no, ale nie potrafię zrobić. Bierzesz antrykot, bierzesz patelnię, najlepiej jeszcze piekarnik i wio. I to zawsze wychodzi jak taki guma do rzucia i to jeszcze, wiesz, taka turbo po 30 sekundach rzucia. A ty lubisz tą, że tak się wyrażę, którą wersję? Well done, medium roar. Ja lubię taki rozpływający się w ustach, taki, że wiesz. Czyli fucking well done. I on się rozpływa. To nie mówmy o stekach, o tych zacznijmy, dobrze? To mówimy o bitkach wtedy, okej? Okay? No, także tak. Dobra, słuchajcie, kolejna sprawa, potas. Potas jest bardzo ważny głównie też dla sportowców, bo jeżeli nie chcecie tracić masy mięśniowej, to musicie mieć odpowiednią ilość potasu albo w zasadzie go suplementować. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy wypłukuje się z organizmu sód, wypłukuje się również potas, więc to jest bardzo ważne. Powiem, bo słuchajcie, aż sobie tutaj zapisałam. Na diecie niskowęglowodanowej traci się duże ilości sodu wskutek efektu diuretycznego i w ten sposób zaczyna w pewnym momencie brakować potasu. Także Masz embargo na Krzyśka. Właśnie chciałam powiedzieć. Koniec. Ale Jacek, dlatego to sobie zapisałam, rozumiesz? Jak ja zobaczyłam, nie, że... Wiem, ty mnie, ja nie wiem, zaś ty mnie nie obrażasz znowuż. Brakuje z Krzyśkiem taka sama rozmowa była. Potasu. No to sami rozumiecie, nie? I właśnie... Utrzymanie odpowiedniej ilości potasu jest ważne, żeby utrzymać naszą masę mięśniową. W momencie, kiedy zaczniecie czuć, że właśnie macie takie ciężkie nogi, że ciężko wam się chodzi, ciężko wam się biega, ciężko wam się robi jakiekolwiek sporty, macie skurcze i inne rzeczy, to znaczy, że tego potasu już w organizmie jest za mało i teraz potrzebujecie więcej czasu, żeby go uzupełnić. Jacek na bank uzupełnia to jakimiś tapsami. Znaczy ja w ogóle znalazłem takie dziwne rzeczy, bo ja se szukałem, wiecie, bo ja jestem zwolennikiem prostych rzeczy. Ja wiem, że zaraz mi zjedziecie ci wyznawcy tak innych sztuk tajemnych. Ja znalazłem takie coś. To jest elektrolity zero, smak borówkowy. Powiem wam jedną rzecz. Raz, smak nie odrzuca. Nie są takie, wiecie, to elektrolity, jak te wszystkie dziwne takie rzeczy, jak pije i myśli, czy to miazga, czy to kisiel niedogotowany, czy cholera wie co. Są to fajne typu plusza, czy innych rozpuszczalnych tych wszystkich tabletek elektrolity. Jedna tabletka na 0,7 litra wody. Nie dość, że się nawadniacie, to jeszcze uzupełniacie elektrolity, a powiem wam, że naprawdę mają to całkiem spore ilości i naprawdę robią robotę. Szczególnie sprawdziłem to w momentach, kiedy faktycznie czułem się gorzej. To jest raz. Dwa. Ja uważam, że najlepsze tapsy to jest wątróbka i inne podroby. To akurat fakt, a poczekaj, bo tutaj panini mam w planach. Ja próbowałam, ale wszystko wylało się z opiekasza. Ola, być może po prostu nalałaś tego zdecydowanie za dużo, bo to po prostu później troszeczkę rośnie. Ja solę wszystko na koniec gotowania, daję szansę wydobycia smaku z wszystkiego, co się gotuje. I Marzenka cię lubi i szanuje. O, gdzie znajdę przepis na panini? Aniu, wideo znajduje się w aplikacji Miazga u Fit Matki Wariatki, a taki ręcznie napisany na Keto Rewolucję przy śniadaniach. 4700. Ja podejrzewam, że to jest ilość potasu pewnie, albo sodu, nie pamiętam, z której było. Tak, bo tu jest właśnie cytryna, magnezu i potasu. Cytryny są najlepsze. Diuretyczne działanie ma również kawa, tylko nie wiem, czy rakietowa też. No.
Wiking, przeczytaj skład tego. No Jezus Maria. No właśnie jest z tym problem, bo wiesz, bo to jest dużo ciężkich słów po angielsku. Ja wam powiem tak, na Guilty Free to znalazłem. Tam jest w różnych smakach i to macie pełne opisy. I to będzie chyba najlepsze, jak sobie tam wejdziecie. I ja, to nie jest, że mamy coś z Guilty Free, czy nie mamy na tej zasadzie, ale prawda jest taka, że co będę oszukiwał, że gdzieś to indziej kupuję. No na Guilty Free tam to znalazłem i tam sobie możecie dokładnie sprawdzić cały skład, opis, a jak ja będę zaraz łamał język na tym wszystkim, to wy mnie znowu wyśmiejecie. I znowu będzie dla was zabawnie, ale ja się będę płakał po nocach. I w ogóle po co nam to wszystko? Dokładnie. Dobra, a słuchajcie, a ja wam powiem, jak można w sposób naturalny zadbać o odpowiednią ilość potasu w naszym organizmie. Weźcie sobie kartkę, weźcie sobie jakiś, nie wiem, długopis, ołówek, jakiś notatnik. Tak, ty pierwszy, bo teraz pozycją numer jeden, która pomoże nam w utrzymaniu odpowiedniej ilości potasu w naszym organizmie, jest oczywiście, moi drodzy, awokado. Awokado. Jeżeli nie lubicie awokado, zjedzcie sobie guacamole, które jest przecudowne. Druga sprawa, papryka, kakao, gorzka czekolada, ryby, halibut, tuńczyk, łosoś, zioła. I teraz moje ulubione zioło, trybula, cokolwiek to oznacza. Zaczęłaś tragicznie, ale wybrnęłaś z tego, tyle ci powiem. Dodatkowo pietruszka, bazylia, koper, estragon, mielona kurkuma, szafran i oregano. Więc podsumowując, jeżeli wasza dieta ketogeniczna bogata jest właśnie w takie zielone warzywko jak awokado, jak ryby, jak łososie, jak tuńczyki, jak różnego rodzaju zioła, no to macie szansę, że ilość spożywana będzie ok, ale na początku i tak proponuję jednak suplementować, właśnie tak jak tutaj napisał Marcin, cytrynian, magnezu i potasu, ponieważ bardzo dużo go tracimy, a w związku z utratą tych supli, tracimy również magnez, tak? Bo to wszystko, to jest taka cała trójka, która jest zależna od siebie, tak? Nie ma czegoś takiego, że jednego nie mamy, drugiego mamy więcej, trzeciego mniej. Wszystko, jeżeli mamy gdzieś niedobór jednego z nich, to zaczyna się niedobór każdego z nich, dlatego tak fatalnie czujecie się, przechodząc na dietę ketogeniczną. I teraz tak, jeśli chodzi o magnez, moi drodzy, jakbym miała strzelać, to wydaje mi się, że z 80% naszego społeczeństwa ma niedobory magnezu w organizmie i to bez żadnego wow, bez żadnych badań, bez żadnego niczego. Magnezu nam często brakuje, tak? Chociażby ze względu na nasz tryb życia. Magnez jest o tyle ważny, że mówią, że działa odstresowująco, tak najprościej rzecz ujmując, bardzo dobrze działa na różnego rodzaju, może nawet nie zakwasy, ale skurcze, mięśni, łydek i tych wszystkich innych rzeczy. Przerabiałem, już nawet miałem taką opcję, że jak się wypłukałem, bo nie ukryłem, ja chyba z 6 kaw dziennie piję, w tym parę kul odpornych, ale to już takie zboczenia trochę już człowiek ma dziwne. To nie ukrywam, że miałem takie okresy w życiu, że faktycznie człowiek budził się w nocy, a tu łydka, udo, ścięte, skurcze. No, nie powiem wam nic fajnego, nie polecam. No, po prostu, jak możecie omijać, to omijajcie i bierzcie magnez ewentualnie. Posłuchajcie, w ogóle są takie, naprawdę w tych czasach, moim zdaniem, są tak fajne suple diety, które nawet wchodzą pod faktycznie nie tyle suplementacje, ale pod te leki, bo te tam, wiecie, inne badania, inne te rzeczy. Że naprawdę, jest czego wybierać, macie opcje naturalne, jak to awokado i inne takie. Ja sobie w ogóle spróbowałem, nie podnieca mnie to. Co mam powiedzieć, ale naprawdę suplementacja jest ważna, a co do magnezu, ja sobie nie znalazłem, z Ostrowitu w ogóle robię tą filmę, magnez plus B6. Bo B6, z tego co pamiętam, przyspiesza wchłanianie magnezu, nie? Do tego i powiem wam, że to mi się całkiem fajnie ogarnia. W ogóle lubię tą firmę. Nie wiem czemu, każdy ma jakąś swoją ulubioną. Ja lubię tą po prostu. Bo chyba jak jedynie mają spudrowany MCT. Proszkowany, pudrowany. No, przyjdziecie. Jako jedynie oni mają sproszkowane MCT, ale sam MCT, bez tam żadnych innych dziwnych dodatków, tylko sam MCT taki do kawy, to chyba jedyni, których znalazłem, żeby mi jest sproszkowany w Polsce.
No. Nie, bez białek. Tak naprawdę jeśli chodzi o magnez, to po prostu idźcie do apteki, poproście panią, żeby dała wam z największą ilością tych jednostek taki magnez i go suplementujcie. Dlaczego to jest ważne? Słuchajcie, odpowiedni poziom magnezu we krwi pomaga utrzymać odpowiedni poziom potasu. Czyli jeżeli magnezu nam brakuje, potasu za chwilę też nam będzie brakować, tak? Magnez niezbędny jest, słuchajcie, do produkcji kwasów tłuszczowych i białek, pomaga przy migrenach, więc jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek z was miał różnego rodzaju problemy, właśnie stresy, migreny i te inne rzeczy, odpowiednia ilość magnezu na pewno wam w tym pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. Sprawny metabolizm dodaje energii, no i oczywiście służy naszym kościom. I słuchajcie, naprawdę, ja tak może brzydko powiem, ale nie spuszczajcie się nad tym, jakie, nie wiem, Jacek ma magnezy, jakie ja używam magnezy, jaki jest cudowny magnez na rynku, bo czegoś takiego. Krzysiek ma jeszcze inne. Krzysiek jeszcze inne używa. Ketonator, nie? On pokazał taki inny słój. Bo słuchajcie, prawda jest taka, ten, który was najbardziej przekona, bo ani ja specem nie jestem, ani Paula. No Krzysiek, powiedzmy sobie szczerze, Krzysiek to dużo mądrych słów zna i on pewnie więcej wam o tym powie, także też zrozumiecie tak samo jak ja i pójdziecie i dalej będziecie rżnąć głupko w aptece, czy w innym miejscu z suplami i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ja wiem, że to jest durne powiedzenie, ale czasami lepiej od czegokolwiek zacząć niż od niczego. Ja wiem, że są lepsze, gorsze, ale prawda jest taka, nikt z wiedzą się od razu nie urodził, tak? Z pełną wiedzą. To jest rzecz nabyta. A no właśnie to, co Marcin pisze. A to, co prawda jest taka, że dostarczać niewiele, a nie dostarczać nic, to i tak jest lepiej niż nic. Choć nie ukrywam, nie zalecam, wiecie, byle co, byle było w reklamach, ostatnio w telewizji, to bym się wystrzegał. A jak ja poszedłem do pani w aptece, tylko to musicie mieć dobrą panią w aptece. Taką solidną panią w aptece. To pani dała mi magnez, potas i coś tam jeszcze, parę innych dziwnych rzeczy. Tam sodu nie było akurat, ale magnez, potas w takich dawkach uderzeniowych poleciła, jak to brać i powiem szczerze, że mi to pomogło. Takie jednej tablety było, w sensie w jednym preparacie. Byłem chyba wtedy po 4 czy 5 tabletek jakoś tak. I naprawdę mi to pomogło, tyłek uratowało, chodzić mogłem, spałem normalnie. No Marcin, właśnie ja też chciałam powiedzieć, że się tak z tobą i zgadzam, i nie zgadzam, bo to wszystko zależy od osób, które nas tam obsługują. Nie, no bo jakby nie ma w tym żadnej tajemnicy, że bardzo często idąc do apteki, oni proponują nam różnego rodzaju suplementy, które aktualnie są bardzo mocno reklamowane na rynku. Tak, nie mają one nic wspólnego z dobrej jakości produktem. Ale jeżeli trafimy na naprawdę spoko babeczkę, która jest tam z powołania i naprawdę ogarnia te tematy, które się znajdują tam na półkach, to jest w stanie nam doradzić coś bardzo fajnego. Ja w Szczecinie znam taką aptekę, więc jeżeli byście chcieli zasuplementować się w Szczecinie, to jak najbardziej tak, aczkolwiek ja najczęściej suplementy kupuję też przez internet, mam swoje ulubione gdzieś tam stronki i biorę tego w większe ilości. Powiem ci, Paula, że tak, też na tym zapomniałem właśnie, a wiesz, że też w aptekach pracują panowie? Bo zawsze pani w aptece. Nie. Pozdrawiamy wszystkich panów pracujących w aptece. Mam kolegę, który pracował bądź pracuje w aptece, do tego nie pracował. Pracował w aptece, do tego jest trenerem crossfitu w ogóle i pff, nie. Aha. No, więc wiesz, tutaj. No. Ja zawsze też panowie tam pracują. No dobra. No. Dobra, zobaczmy, co to jest. Ja mam ciągłe bóle kolan, wchodzenie na drugie piętro, sap jak stara babcia, zero kondycji. Widzisz, Dominika, tu może być kwestia, że albo brakuje ci tej naszej podstawowej trójki, albo brakuje ci na przykład mazidła w kolanach. Ja wam powiem, że ja akurat piję dodatkowo kolagen. Kolagen z witaminą C, są różnego rodzaju kolageny z proszkiem. Na przykład jakiś czas temu odkryłam, i to chyba nawet z Biketo, kolagen razem z MCT, ale w proszku, French Vanilla, który dodaję do kawy. Także tu jest kwestia taka, że w zależności od tego, co wam tam pomoże, co lubicie, to sobie to po prostu weźcie. Ale tak, przypomnę wam tylko, bo Paula nie powie, ona tego nie słuchała. Jak to Krzysiu mówił, że on i tak musi być przetrawiony ten kolagen, co pijesz, pamiętasz? Ja już tłumaczyłam Krzysztofowi i już o tym rozmawialiśmy, że nie interesuje mnie,
Krzyśka, filozofia na temat kolagenu. Moje drogie, to jest butelka, która daje mi szczęście. Tak? Ta butelka sprawia, że ja podchodząc do lusterka mówię, wow, jak ja fantastycznie dzisiaj wyglądam. Nie bolą mnie kolana, nie bolą mnie stawy, mięśnie mnie nie bolą ani kręgosłup. Czuję się, jakbym miała znowu 20 lat. I dopóki będę w to wierzyć bardzo mocno i intensywnie, do tej pory będę to polecać. Nie zgadzam się z filozofią Krzyśka i jego informacjami dotyczącymi kolagenu. Także dziewczyny, nie bierzcie wszystkiego na poważnie, co oni tak mówią. A tak, proszę Państwa, wygląda wsadzenie kija w rowisko. Dokładnie. Wątróbka była w zeszłym tygodniu smażona na masełku z ziołami, tak, że zrobi się sosik masełkowy. Przy okazji człowiek się dotłuścił. Ziom, a jakbyś tam jeszcze parę grzybów wrzucił i można byłoby to podusić w śmietanie, to w ogóle... Śmietana, czysta słodka. No. Nie, czysta słodka to jest za słodka. Ja bym jeszcze nawet dał taką kwaśną śmietanę, osiemnastkę może bardziej, bo to wiesz, żeby nie zasłodzić tej wątróbki. To czeska wszystko też jest, wychodzi zupełnie inaczej, ale jak dał zioła, tylko taką kwaśną śmietanę, do tego jeszcze grzyby posmażone na tym masełku, które powiem wam, że no, to coś lepiego zrobić teraz na kuchni. Już wiem co. Dobra. Potas to ładuje szpinakiem, awokado, ryba też jest przynajmniej raz w tygodniu. A wiesz, że nad morzem ryby nie ma? To fakt, no. Znaczy jest mrożona. Tak, w Biedronce też jest kuźwa na półce, ja wiem. I tak, trzeba się suplementować, to już nie są takie warzywa, jak kiedyś są mniej odżywcze. Zgadzam się, Marcin, w 100%. A ile tego kopru powinnam zjeść, żeby wyrównać poziom? Sorry, nie mogłam się powstrzymać. Marzenka, otwierasz lodówkę u babci, tam się znajduje takie pudełko po lodach, ale tam nigdy nie ma lodów, tylko jest koperek. Ja to w zamrażarce trzymam, ale w worku z IKEA już teraz, ja już upgrade'owałem ten system. O, Ela napisała, używamy w domu tego kolagenu od 2 lat. I widzicie, Ela też używa i czuje się na pewno fantastycznie, no bo od 2 lat no to jednak coś to za sobą niesie. Dobra, teraz wchodzimy na kolejny taki temat, który my z Jackiem co jakiś czas wam pokazujemy. Czyli tak, pierwsza nasza punkta, czyli food magnes potas. I słuchajcie, to jest must have, tak? To nie oszukujmy się, jest must have i oczywiście dziewczyny kolagen. To i też warto, jest... tak jeszcze ci przerwę, tak warto, jak robicie badania sobie krwi co jakiś czas, a do tego zachęcam was wszystkich, to też oznaczyć sobie ten poziom tych trzech substancji. To kosztuje parę groszy więcej, a uważam, że zawsze jest ok. I Sylwiu, ja pamiętam, że to była kuloodporna chyba, a nie rakietowa. Tak, ale niektórzy mówią rakietowa, Sylwia, bo wiesz co... Nie spotkałem się z tym określeniem. W ogóle, ta co napisała dietę ketogeniczną dla kobiet, ona tam stosuje... To może kawę, dlatego tego nie znam. No, kawę rakietową, nie? Także to jest mniej więcej to samo, co bulletproof coffee. Dobra, okay, spoko. Teraz kwestia jest taka, że przychodząc na dietę ketogeniczną, każdy z nas przeżyje to troszeczkę inaczej. Są takie organizmy, tak, które kochają ketony, jak na przykład mój i Jacka. I my troszeczkę tak, wiecie, nam to frajdę sprawia, kiedy inni nie mogą wejść w stan ketozy, a my możemy. A ja chcę pocieszyć ludzi i pokazuję, że mam prawie 2, nie? Dokładnie, a ja z koleżanką. Ale słuchajcie, kwestia jest taka, że jeżeli przez 20, 30, 40, 50 lat byliście na odżywianiu wysokowęglowodanowym i nagle stwierdzacie, że przechodzicie na dietę ketogeniczną i my mówimy, że 4 tygodnie to jest stan adaptacji, kiedy organizm zaczyna wytwarzać te ketony, zaczyna się nimi odżywiać i zaczyna być ok. Słuchajcie, to wszystko jest taka teoria i fundament diety ketogenicznej, bo od czegoś wyjść należy, tak? Ale weźcie pod uwagę to, że jeżeli wasz organizm żywił się glukozą i nagle dajemy mu do odżywiania się ketony, to jakby nie było, nawet jeżeli już będziecie się w miarę mentalnie i fizycznie czuć dobrze, to przez pierwsze miesiące, a niektórzy mówią nawet do 2 lat, fizycznie w sporcie nie osiągniecie tego, co wcześniej na diecie glukozowej, tak? Chyba każda osoba, która w ogóle biega, no bo przy sportach siłowych to jest troszeczkę inaczej, ale prawie każda osoba, która biega, i to nawet ketonator mówił podczas któregoś z naszych live'ów, że w momencie, kiedy przyszedł na keto i zaczął biegać dalej, to znaczy nie, bo on już biegał wcześniej i zaczął biegać, to mówi, że po prostu nogi, kołki, tak, i nie mógł 5 kilometrów przeturlać się. U mnie było to samo. Z czego to wynika?
Kwestia jest taka, że nasz organizm potrzebuje zdecydowanie więcej czasu niż te nasze umowne 4-6 tygodni, żeby móc czerpać wszystko, co najlepsze z ketozy. I to jest fakt, że każdy z nas małymi krokami jest w stanie każdego dnia coraz bardziej ten organizm rozwijać, produkować więcej ketonów, wchłaniać tych więcej ketonów. Ale co możemy w swoim tempie, żeby była jasność, to nie jest narzucone przez kogoś, w swoim tempie. Dokładnie, ale kwestia jest taka też, że możemy go w tym wspierać. W jaki sposób? Suplementując ketony egzogenne RBHB. To nie BHB, a RBHB, które są bioidentyczne z naszymi ketonami. Jak odróżnić, czy są to ketony BHP czy RBHB? Sprawa jest bardzo prosta, to jest kwestia ceny. Jeżeli widzicie, że ketony są tanie, to znaczy, że to są BHB. Jeżeli są droższe... Hola. Zdefiniujmy to tanie, wiesz, bo niektórych tanie to jest 2 złote, wiesz o co chodzi. Zdefiniujmy ten temat, bo to... Jeżeli za duże opakowanie, które starcza wam na miesiąc czasu, płacicie około 100 zł, to znaczy, że 130 to są... wychodzi. Tak, że to są zwykłe ketony BHB. I teraz tak, czy je możecie brać, czy nie? Na pewno wam nie zaszkodzą, tak? Podnoszą one około 20-30% ilość ketonów we krwi. Kwestia jest tego, czy będziecie w stanie to wypić. No bo smakują jak sfermentowany sok grejpfrutowy i każda osoba, proszę was o to, która kiedykolwiek piła ketony BHB, napiszcie w komentarzu, jak one smakują. Bo mi się wydaje, że kwestia sfermentowanego soku grejpfrutowego najbardziej oddaje ten fantastyczny smak. Niestety są różne smaki tego, bo to już o różnym zabarwieniu teraz robią, to nie ma jednego. I powiem tak, ja dużo rzeczy w życiu jadłem, ale jakoś takim nie przekonują mnie, tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Tak to ładnie ujmę i bardzo politycznie w tym temacie, że mnie nie przekonują ten smakowo, a mam duży zakres możliwości w tym zakresie. No dokładnie. Także słuchajcie, no i teraz kwestia jest taka, te ketony RBHB, pić czy nie pić, o to jest pytanie, w jakim momencie, czy jest to must have, czy nie jest. Ja przez cały czas wam będę powtarzać, nie jest to must have, ale na pewno bardzo mocno wspomagacie organizm w tym, żeby czuć się fantastycznie, żeby zwiększyć spalanie tłuszczu w organizmie, żeby pobierać większą energię, no i żeby mieć więcej tej energii, tak? I te wszystkie takie dodatki, które wiążą się oczywiście z dietą ketogeniczną. I teraz tak, w którym momencie... Mózg czasami po nich odkleja, tak wam powiem z praktyki. To też fakt. Znaczy ja pierwszy raz wypiłam ketony egzogenne, te RBHB, i słuchajcie, była godzina 16, ja autentycznie nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Ja nie wiedziałam, czy mam iść biegać, czy mam myć okna, czy mam sprzątać w domu, po prostu aż byłam tak dziwnie pobudzona, że nie wiedziałam, na co spożytkować tą energię i oczywiście pół nocy nie spałam. Każda osoba, która kiedyś przez to przeszła, też możecie się pochwalić swoim pierwszym wypiciem ketonów w komentarzu. I teraz kwestia jest taka. W którym momencie pić ketony? Tak naprawdę ketony możecie... Kiedy chcecie. Czy jesteście na diecie ketogenicznej, czy nie jesteście? Bo jeżeli dopiero na przykład przypatrujecie się diecie ketogenicznej i chcielibyście zacząć, możecie zacząć tak naprawdę od picia ketonów. Dlaczego? Bo w przeciągu 60 minut wasz organizm przejdzie w stan ketozy. Dla osób, które nie mają nic wspólnego z dietą ketogeniczną, ten stan ketozy będzie się utrzymywał około 6 godzin. Dlatego niektórzy zalecają, jeżeli chcemy to robić typowo, dlatego że mamy problemy zdrowotne albo dlatego, że chcemy schudnąć, bo zazwyczaj te dwa przypadki są najczęściej używane dla osób, które nie są na keto, są ketony z kofeiną, są ketony bez kofeiny, żeby pić je 2 razy dziennie. I co więcej, nie musisz być nawet na keto, żeby je pić. Znam ze słyszenia, jeszcze nie prywatnie, może tak wszystkich, ale wiem o ludziach, którzy je piją, będąc na węglozie, po to, żeby mieć powera. Bo prawda jest taka, ketony, o których ty mówisz, są takim troszeczkę Red Bullem na sterydach, jak ja to zawsze powtarzam. Bo na mnie działają no, bardzo mocno, ja to sprawdzam bardzo brutalnie. Bo ja podróżuję nocami, te 700 parę kilometrów robię nocą i najprostszy przykład, wczoraj wstałem o godzinie 18, po 2 godzinie drzemce, a wcześniej o 7 normalnie, jak mi mój kochany terrorysta mały obudził i wrócił z łóżka, to wstałem 2 godziny drzemki tam do 18 zrobiłem
I do dzisiaj, do 21, kuźwa, jestem na nogach. A nie ukrywam, że koło godziny 10, 11, jak wyjeżdżałem, wypiłem ketonę. Te z kofeiną. Żeby jasność, te z kofeiną. I powiem wam szczerze, że ja może porąbany jestem, ale mi się za bardzo nawet spać nie chce. Chociaż poduszkę poczuję, to polegnę, w ogóle odpadnę, ale to nie jest tak, że ja cię... Nie, właśnie o to chodzi, że słuchajcie, bez względu na to, czy jesteście na diecie ketogenicznej, czy nie, ketony pić możecie. Czyli osoby, które nie mają nic wspólnego z dietą ketogeniczną, osoby, które są na intermittent fasting, żeby podkręcić działanie organizmu, osoby, które dopiero zaczynają przygodę z dietą ketogeniczną w procesie adaptacji, słuchajcie, to wam niesamowicie mocno pomoże. Osoby, które... Na pewno wszystko ułatwi, bo to organizm pokaże, że to coś takiego fajnego jest i będzie zacznie to kopiować. To nie jest też tak przy adaptacji, że wy wyręczacie organizm i rozleniwiacie. Znaczy, że mu pokazujecie bardziej, że hej, patrz, fajne. Ej, a może jednak? Dokładnie. Także słuchajcie, sportowcy, tak? No bo w momencie, kiedy wypijecie sobie coś takiego przed treningiem, działa to jak najlepsza przedtreningówka świata. Osoby, które mają bardzo dużo pracy. Ja na przykład, kiedy pracuję przy komputerze i wiem, że czeka mnie cały dzień takiej sesji komputerowej, to rano wypijam saszetkę ketonową i całkowicie inaczej mi się pracuje. Lub osoby, słuchajcie, które na przykład piją je od czasu do czasu, na zasadzie takiej, mam ból głowy, napiję się ketonów, mam słabszy dzień, napiję się ketonów, byłam na imprezie z rodziną, pojadłam ciast i innych rzeczy, wybiło mnie z ketozy, napiję się ketonów, lub chociażby, słuchajcie, alkohol, jeżeli przesadzicie z ilością alkoholu na drugi dzień, jak wypijecie ketony, poczujecie się zdecydowanie lepiej. I teraz tak, jakie ketony egzogenne polecacie? Jacek akurat fajnie, bo ma przygotowane takie pudełko. Zrobimy unboxing dzisiaj. Słuchajcie, tu jest napisane, że to jest 10-dniowe wyzwanie. To ja to będę pokazywał, będę panią, będę wodzianką, a ty opowiadaj, dobrze? O. To jest zestaw startowy, tak zwane 10-dniowe wyzwanie. Dlaczego 10-dniowe? Ponieważ jest tu 20 paczek ketonów, jest 10 na z kofeiną, czyli na rano, 10 bez kofeiny, czyli na wieczór. Ale to jest sugerowana ilość, żeby była jasność, i to nie jest tak, że to jest must have w ten sposób, że tak musicie to pić, tak? Ja sobie się tak pola... To jest taki zestaw, przepraszam, że ci Jacek przerwę, bo to się nazywało 10 Ten Day Challenge, z tego względu, że osoby, które nie są na diecie ketogenicznej, a chciałyby schudnąć, i mówimy tu o osobach, które mają właśnie problemy z zastojem wagi, czy właśnie z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, to im się zaleca taki pakiet na start, żeby rano wypiły jedną saszetkę i po południu drugą saszetkę, żeby ten organizm bardzo mocno pobudzić do przejścia w stan ketozy. Dokładnie. I prawda jest taka, że ta saszetka, to co jej nam daje, to dostarcza nam taką uderzenią liczbę ketonów, że organizm o wiele łatwiej rusza, tak? A w takiej paczce startowej, to teraz wam powiem, mamy, tak jak mówiłem, 20 różnych saszetek podzielonych smakami. Mamy wszystkie smaki dostępne w Europie w dwóch wersjach, z kofeiną i bez kofeiny. A smaki to raspberry lemonade. To jest wersja malinowy. Tak, będziecie, jak jesteście już na ketozie jakiś czas, to będziecie mieć na początku wrażenie, że to faktycznie jest słodkie strasznie w smaku, niektóre. Bo to jest, są zwolennicy, są nie. Zaraz dojdziemy do tego właśnie, tego najstraszniejszego w tej kwestii. I to akurat była wersja z kofeiną. Mamy do tego twardą landrynkę, po prostu wam powiem, taką dla mnie najbardziej uniwersalny, taki fajny startowy smak. On nie jest słodkawy dla wielu, ale to nie jest, wiecie, ani pozytywny, ani negatywny. Czasami jest taki, że no jeszcze może być, ale poszukam innych smaków, tak? Wydaje mi się, że ten jest takim najbardziej uniwersalnym i najbardziej lubianym smakiem ze wszystkich, ten Heart Tart. Dokładnie. I to jest najbardziej kontrowersyjne. To jest wersja Swiss Cacao. I powiem wam tak, to jest jak ze mną. To się albo lubi, albo nie. Zgadzam się. To nie ma trzeciej opcji. Wiecie, są zwolennicy.
Ja powiem wam szczerze, do tej partii należę i z chęcią wypiję. A co więcej, muszę w końcu dostosować się do tej cholernej kawy, ci powiem, wiesz, bo bardzo mnie ta opcja gnębi w mózgu, bardzo mnie ta męczy. I tą wersję ja... Złożone saszetki do kawy. No i mnie kuźwa, zaczynasz, no. Zaczynasz. Tak, i to jest taki zestaw startowy, jeżeli chcecie zacząć spróbować i tak dalej, tak? To jest zestaw dostępny na stronie. Nie wiem, Paula, ty wrzucisz te linki na dole, czy jak to robimy? Wiecie co, napiszcie do nas prywatnie, ale nawet nie tutaj zaznaczając komentarzy, tylko bezpośrednio do Jacka napiszcie, do mnie napiszcie, dokładnie. Jeżeli będziecie chcieli dokładnie dowiedzieć się, ile kosztuje cena takiego zestawu, bo jest bardzo dużo różnego rodzaju możliwości i chcielibyśmy wam to dokładnie wytłumaczyć. Tak? Jeżeli będziecie chcieli, to też zrobimy kolejnego takiego live'a, żeby wam powiedzieć, jak można takie produkty gdzieś tam... Wszystkich naraz pić nie będę testować, nie, bo ja potem będę chodził po ścianach. Dobra, ale teraz kwestia jest taka, że słuchajcie, na stronie u producenta możecie sobie zamówić taki zestaw bezpośrednio. Magazyny są w Holandii, więc w przeciągu około tygodnia czasu taki zestaw do was przychodzi. Możecie kupić... Nawet szybciej, powiem ci szczerze, bo miałem ostatnio po 4 dniach. Kurier grzecznie przyszedł do domu, zapukał, dzień dobry, proszę bardzo, pudełeczko, dziękuję. I właśnie, słuchajcie, jeśli chodzi o te smaki, no bo to teraz powiemy o smakach, to możecie albo zamówić sobie taki pakiet startowy, kiedy macie właśnie te 3 smaki, 10 saszetek z kofeiną, 10 bez kofeiny i wypróbować to na sobie. Ale to jest fajne, bo wtedy możesz popróbować, jak to na ciebie działa, bo na niektórych kofeina to po prostu przeraża i kofeina podnoszą ciśnienie, bo kofeina ma takie działanie, tak? I uciekła. Nie, jestem, bo w momencie, kiedy polubicie jakiś smak, to później możecie sobie na przykład kupić całe takie opakowanie, gdzie macie 20 saszetek, tak? I w tym momencie skupiacie się tylko i wyłącznie na swoim smaku. I teraz tak, jak to się pije? Bierzecie sobie taką saszetkę rano, tak? Całą taką saszetkę rozpuszczacie w 700 ml zimnej wody, po prostu wiecie, do jakiegoś shakera czy do czegokolwiek innego. I wypijacie w przeciągu 20 minut. Dlaczego 20 minut? Bo tu chodzi o to, żeby dostarczyć dla organizmu odpowiednie stężenie ketonów na raz. Tak? Tu nie chodzi o to, żeby przez cały dzień sobie to popijać. I w tym momencie, kiedy wypijecie sobie taką saszetkę, butelkę, w przeciągu 60 minut wasz organizm przejdzie w stan ketozy. Dlatego osoby, które dopiero chcą zacząć, albo mają problemy z utrzymaniem ketozy, albo waga wam stanęła, albo coś macie nie tak ze zdrowiem, albo po prostu chcecie się czuć jeszcze lepiej, mieć więcej energii, być bardziej wdajni. Bo czasami móc sobie wybaczyć jakieś drobne błędy. To wiecie, jesteśmy tylko ludźmi. I ilość alkoholu dzieje wcześniej. Pamiętajcie, że na keto możecie pić 30% tego, co pijecie normalnie. Nie dlatego, że wam zabraniamy, czy makro nie wychodzi. Dlatego, że wasz łeb tego nie przyjmie. Więc z autopsji. A rano ketokac jest, powiem wam... Jak nigdy nie miałem kaca, to na keto nawet wiem, czy to jest kac. Dokładnie tak. Słońce za głośno świeci. Ale i słuchajcie, i po prostu każda osoba może sobie coś takiego wypić. Ja piję głównie te z kofeiną, bo piję rano. Rzadko kiedy mi się zdarza, żeby wypić je po południu, ale tak naprawdę wszystko zależy tylko i wyłącznie od was. Także jeżeli zależy wam na chudnięciu, na samopoczuciu, na tym, żeby wasz organizm lepiej zniósł całą tą ketozę, bierzecie sobie takie saszetki i pijecie. I pierwsza sprawa jest taka, że możecie sobie zamówić całe takie opakowanie, tak prosto, tak jak powiedziałam, od producenta z Holandii te ketony do was przyjdą. A jeżeli chcielibyście najpierw wypróbować, jak to działa na wasz organizm, to napiszcie właśnie, czy to do Jacka, czy do mnie i my wam z naszych pudełek tak naprawdę możemy odsprzedać po 5, 10, 15 takich saszetek, żebyście mogli to na sobie wypróbować, tak? Prześlemy wam to pocztą, a później już możecie sobie bezpośrednio zamawiać na przykład wasz ulubiony smak z Holandii. Znaczy ja się śmieję, bo ja wysyłam kurierem. No dobra, może być kurierem, słuchajcie, gołębiem pocztowym, kimkolwiek będziecie. No się śmieję, wiecie, nadrażnie się troszeczkę, ja nie umiem inaczej, ja po prostu muszę czasami coś tam powiedzieć, szpilę wbić, no przecież chory bym był, to jest straszna choroba, to nie umiem inaczej. Dobra, a teraz jeszcze właśnie kwestia jest taka, jak to działa.
Ja na przykład poczułam od razu niesamowitą moc. Są niektóre osoby, które potrzebują wypić 2-3 saszetki, żeby poczuć to turbo doładowanie. Z czego to wynika? Z tego, że wasz organizm jeszcze nie potrafi czerpać odpowiedniej ilości energii z ketonów. I na przykład pijąc takie saszetki, zdecydowanie szybciej do tego momentu dojdziecie. Jeżeli chcecie posłuchać, jak to działa na różne osoby, słuchajcie, wejdźcie sobie na kanał na przykład Karma Keton. Kiedy Szymon pokazywał, po prostu wziął glukometr, tak, po treningu pokazał, ile ma ketonów we krwi, zrobił sobie badanie godzinę później i jak on to powiedział, czuję ketonową euforię. Możecie wejść... Też u mnie na kanale robiłem właśnie porównania tego, kiedy to jednak ja nie byłem przed treningiem, tylko na kacu poważnym i sprawdzałem, jak to faktycznie zadziała, czy ketony wzrastają, czy nie wzrastają, czy się lepiej czuję, bo to różnie wychodzi. To w zasadzie to nie jest jedna reakcja organizmu na ten, jest pozytywna, bo jak jest przemęczony organizm, to może ketony nie wzrosną, ale ja dostaję powera i efekt jest zamierzony. Glukometr mówi, że jednak zostałem na tym niższym poziomie, tak? Choć czasami, jak przedobrzyłem ze słodkim, czy z węglozą dzień wcześniej, bo wiecie, był dzień pizzy na przykład w domu, no co, zdarza się, to powiem wam, że momentalnie mi nawet mi raz chyba trzykrotnie podskoczyły ketony do tego, co zaczynałem. Ale to nie jest stały efekt, żeby była jasność, tak? To nie jest tak, że to zawsze mam o tyle podskoczy czy coś, to jest zawsze indywidualny temat, ale na pewno z doświadczenia mówię wam, że to jest zawsze pozytywne doświadczenie i to nie zawsze na glukometrze, ale na pewno w samopoczuciu. To znaczy, ale wiesz co, najfajniejsze jest to, że jakby tutaj nikt nie musi nam wierzyć na słowo, bo wystarczy wziąć glukometr, zmierzyć sobie ilość ketonów, po godzinie zmierzyć sobie ilość ketonów, po dwóch tak godzinach jest. Ilość ketonów, jakby... No, glukometru nie oszukacie i to wszystko widać. A szczególnie swojego. Dokładnie. Można rozpuścić 1,5 litra wody? Można. Marzenko, może. Można to rozpuścić w jednej szklance. Tak naprawdę nie ma znaczenia. Kwestia jest taka, że najlepiej smakują, bo tu też chodzi o to, żeby oprócz tych właściwości typu wprowadzenia do organizmu odpowiedniego stężenia ketonów, żeby to też miało jakiś tam konkretny smak, tak? To najlepiej to smakuje i jest sprawdzone 700 ml wody wypite w ciągu 20 minut. I z 1,5 litra wody jest taki problem, że dalej musisz te 1,5 litra wody wypić 20 minut. Ja jestem przepustowy człowiek, ale w granicy rozsądku. Wiecie, 1,5 litra wody można, znam takie osoby... A tu chodzi o dostarczenie właściwej dawki tych ketonów naraz do organizmu, bo jeżeli to rozdrobnicie na dłuższy efekt, to dostarczycie tą dawkę, ale będzie tak rozwodniona w czasie, że nie będzie ma tego samego efektu, tak? No, to jest na tej zasadzie i tyle, tak? Okej, okay, Marzena pisze, że daje radę, bo dla niej jest za słodkie, więc nie ma problemu. Jak dajesz radę, to dla mnie bomba. Ja nie narzekam. I tu Krzysiek pisze, jakbyś mogła cofnąć komentarz wyżej. Krzysiek, powtórzę ci tak, żeś mówił wcześniej. Odezwij się do mnie czy do Pauli na wiadomości prywatnej, na Messengerze. Na pewno pomożemy wszystko załatwić i pokażemy ci, skąd my to bierzemy i jak to wygląda. Dokładnie. Kwestia jest taka, że firma dopiero wchodzi na rynek polski. Na chwilę obecną główne magazyny są w Holandii. Oczywiście jest już panel przetłumaczony na polski, można to zamówić, tylko oni robią różnego rodzaju promocje dla swoich klientów i zawsze jeżeli... Chyba 22 off chyba teraz jest. Tak, chyba 22% dokładnie na takie pudełko, więc kwestia jest taka, że w momencie, kiedy się do nas odezwiecie, to my wam powiemy, w jaki sposób to zamówić tak, żeby było taniej, a jeśli nie chcecie od razu 20 saszetek, tak, tylko na przykład taki zestaw tak. 5 saszetek, 10, 15, to też zapiszcie do nas, my wtedy zrobimy wam takiego, przygotujemy miksa smakowego, żebyście mogli sobie to wszystko wypróbować, a później już nawet sami zamawiać wasze ulubione smaki. To jest najlepsze rozwiązanie. No chyba, że ktoś, wiesz, idzie na twardego i jedziemy. To broń Boże, nie będziemy powstrzymywać. To jest zawsze wasz i wyłącznie wasz wybór. Na nas to działa. Ja to stosuję, wiecie, szczególnie przed większym wysiłkiem, bo to jednak prowadzenie 700 km, 7 godzin. No dobra, 6 godzin w aucie. To jednak robi swoje i mi to pomaga przetrwać potem cały kolejny dzień też i jest okej. Okay.
U mnie się to na przykład najbardziej sprawdziło, kiedy dostałam takiego zastoju w wadze, tak? Bo ja najpierw przeszłam na dietę ketogeniczną, byłam na tej diecie i dopiero później zaczęłam brać ketony z tego względu, że zatrzymało mi się to wszystko. W momencie, tak, kiedy zaczęłam pić więcej, że czułam się zdecydowanie lepiej, no to jeszcze to wszystko się ruszyło. Co jest też bardzo ważne, słuchajcie, w momencie, kiedy wypijacie taką saszetkę, już mówię, bez względu na to, czy jesteście na diecie ketogenicznej, czy nie, bo być może wasza druga połówka boryka się z nadmiernymi kilogramami, to po wypiciu takiej saszetki tracicie apetyt na jedzenie. Tak, no bo to tak najprościej powiedzieć. U mnie na przykład w domu, miał fazę cukrową, to wypijał sobie saszetkę, bo mówił, że po tym mu się nie chciało tak słodkiego. Będzie ten keto stary mnie po prostu psychicznie rozbrał gdzieś tam w mózgu i tyle. Ale ty czytam komentarze, wiesz, i Elżbieta pisze, czy te ketony trzeba pić codziennie, uzupełniać, czy tylko raz, tylko w razie potrzeby. Elżbieta, są ileś szkół picia tych ketonów. Jedna z nich, to co zaleca producent, mówi dwa razy dziennie, żeby był najlepszy efekt, tak? Druga szkoła mówi tak, że w adaptacji częściej i potem można zluzować i od dzwona, czy od potrzeby i tak dalej. Trzecia szkoła jest taka, że w ogóle pijesz, kiedy czujesz się gorzej i to uzupełniasz. Każda z tych opcji jest dobra. Prawda jest taka, im częstsze picie, tym jest bardziej wymierny i szybszy efekt. No bo taka prawda, no wiesz, no, fizyki nie oszukasz, no i wiesz, z równania matematycznego wychodzi prosto, że im więcej tym jesteś w stanie to szybciej osiągnąć jakiekolwiek efekty lepsze. Bez tych też osiągniesz efekty. Ja nie ukrywam, że nie, bo to nie jest to nie jest takie, że bez tego nic nie zrobisz, żeby była jasność. Ale na pewno im częściej to przyjmujesz, tym lepsze efekty będą na pewno, ale to też nie jest tak, że to musi być faktycznie dzień w dzień, o tej samej godzinie i na wieczór saszetka bez kofeiny. Dokładnie. A słuchajcie, jak już powiedzieliśmy o tych takich najzdrowszych według nas produktach ketogenicznych, czyli filarowa trójka, sód, magnez, potas, dodatkowo ketony egzogenne, to teraz, bo już troszeczkę przekroczyliśmy czas, ale poświęćmy jeszcze takie 5 minut. Powiedzcie krótko i szybki live'ik. Poświęćmy takie jeszcze 5 minut, słuchajcie, na takie dirty keto, które po prostu czasem sprawia radość, no bo co tu dużo powiedzieć. Ja chciałam pochwalić przed chwilą batonikiem, ale widzę, że Jacek ma taki sam. Niedawno go odkryłam, znaczy do tej pory myślę, że Ketowizer był u mnie numerem jeden, ale słuchajcie... Ale przyjęła się Ketowizer, nie? Przyjęła się, ale fucking delicious, słuchajcie, to jest tak obłędnie dobre, to jest tak pyszne. Kiedy to można dawać? Słuchajcie, jeżeli macie dać dzieciakom coś słodkiego, to dajcie im po prostu fucking delicious 1,7 gram węgli na takiego batonika. Jeszcze inne smaki. A to też mam ten smak. Chyba to jest nie wiem, czy miałaś to, bo powiem ci tak, to mi mózg rozpieprza i w ogóle rozsadza system. Teraz ty znasz? Nie, tego nie. To jest z tej samej strony, gdzie zamawiasz, pani koleżanko. One mają przynajmniej ten ma. Niektóre mają 1,7 cukra, czy gram węglowodanów, drugie mają 2,3, inne mają też 2,3. No różnie bywa. W granicach dwóch się to na batonik przyjmuje, tak? Jednak około 2 gram cukru wychodzi. Ale powiem wam, że raz na jakiś czas, bo czasami jak w drodze się męczy, dłuży ta droga, to taki... ciągnąć takiego batona. Powiem ci, że tutaj mamy co? Mamy cookies and cream. Mamy white choco cookie that flavor i coś tam, też white cookie. No jakieś tam chyba 4 czy 5 różnych smaków było u nich. A to nie jest tak, że im częściej pijesz ketony, to organizm się rozleniwia i przestaje produkować sam z siebie. Patrycja, z tego względu, że w momencie, kiedy dostarczamy ketonów, które są bioidentyczne z naszymi, to nasz organizm pobudzany jest do wytwarzania większej ilości, tak, i przyjmowania tego przez komórki, czyli jest wspomagany. To tak jakbyś była na diecie wysokowęglowodanowej. Tak jakbyś była na diecie wysokowęglowodanowej i jadła czekoladę. Jak przestaniesz jeść czekoladę, to twój organizm dalej będzie produkował energię z cukrów, z ryżu, z makaronu, ze wszystkiego. Nie rozleniwiasz organizmu czekoladą, tak? Tylko jakby robisz takie doładowanie cukrowe w momencie, kiedy... To nie jest zastępnik keto i to nie jest zastępnik wytwarzany twoich ketonów, tak? Żeby była jasność, bo to na tej zasadzie to działa.
to ma być taki kopniak i pobudzenie dla organizmu, a nie rozleniwienie go i teraz mam wyrąbane i teraz dostarcza z zewnątrz i przerąbane, nie? Nie, to tak nie działa. To ci mówię na swoim przykładzie, już używam to ileś miesięcy i powiem szczerze, że w gorszych momentach mi się to naprawdę przydaje. Ułatwia powrót do wielu, po wielu głupich pomysłach, jak kanapce trwala czy innych rzeczach. Ale no co? Ale co to się nie robi dla filmu, tak? Na YouTube'a. Kolejna taka sprawa, mniej słodka. Makarony koniaki. Tu ja bym powiedział. Jak się mówi? Ja to zawsze mówię konjak. Konjak. Patrzcie, amerykańsko. Makaron konjak. Słuchajcie, są różne i tu musicie na to uważać, bo niektóre są naprawdę śmierdzące i niedobre. I to trzeba nazwać po prostu rzecz po imieniu. Te akurat ja dorwałam kiedyś w Biedrze i wzięłam cały karton, więc jeszcze ze 2-3 mi zostały. Kwestia jest taka, co z tym makaronem robimy, słuchajcie. Płuczemy na sitku, wrzucamy na patelnię. Hola. Jak już myślicie, że wypłukaliście, to wypłuczcie jeszcze 2 razy. Ale właśnie ten jest, wiesz co, to jest fajny. Ten tak, ale wszystkie makarony, bo ja miałem już paru firm na tej zasadzie. Jedne waliły więcej, drugie waliły mniej, ale system powtórnego pukania, a kiedy się wydaje, że masz wypukane, to wypuść jeszcze 2 razy, niweluje ten zły smak tej zalewy, więc każdy makaron, który jadłem, jest ok, tylko niektóre trzeba było więcej pukać. Po prostu. I co z nimi robisz dalej? Bo każdy ma swoją szkołę. Co z nimi robisz? To zależy, do czego to dodaję, bo na przykład jeżeli dodaję to do sołu, to ja na przykład wrzucam to na patelnię z masłem, przesmażę to na takim maśle i dopiero wrzucam do rosołu. Jeżeli robię... Nie lubię cię. Słucham? Nie lubię cię. Jeżeli robię carbonara... Myślę, że inne sposoby i się pochwalimy każdy swoją, to dupa. Słuchajcie, ja tego nie robię, co przed chwilą powiedziałam. Ja po prostu smażę to z mięsem, z krewetkami, z różnego rodzaju dodatkami. A powiedz, Jacek, jak ty to robisz, dodając do rosołu na przykład? No właśnie z masłem przesmażam i wrzucam do rosołu, nie? Ale niech ci będzie. Ale z pozostałymi rzeczami tak samo. Wiesz co, jak robiłem na przykład carbonara na ognisku. W ogóle macie u mnie na kanale przepis tej carbonary, ale tutaj po mojemu. W ogóle Włoch by mnie jakikolwiek zabił i za jaja powiesił, jakby usłyszał, że to jest carbonara, to co ja nazywam carbonarą. Ale z tym makaronem robi robotę, a on wystarczy minutę gotować, bądź w wysokiej temperaturze na patelni podsmażyć, tam podusić z tym sosem, który tam macie aktualnie i jest okej, okay, naprawdę jest okej. Okay. Jest lekko taki, wiecie... gumowaty taki delikatnie, no bo to nie wiecie, jak spodziewacie się normalnego makaronu, to po prostu zmieńcie oczekiwania, bo to nie w tą stronę. To tak nie działa. Ale ja na przykład nigdy nie lubiłam tych takich zwykłych makaronów, nigdy, a ten mi smakuje, także... Znaczy do spaghetti lubiłem, ale ten... Posłuchajcie, w ogóle ten konjak, żeby była jasność, jest w wersji ryż, wersja spaghetti, wersja zwykłe te... Nudle. Nitki, zwykłe, te paski takie, potem te wszystkie, wiecie, tych serii chyba z 6 różnych widziałem rodzajów i naprawdę robi robotę. Nawet jako ryż do Chińczyka któregoś tam, wiecie, abyście sobie zrobili coś, ale Chińczyk to też robi robotę. Dla mnie to bomba. Bardzo wiecie, co najczęściej, jak nie mam pomysłu na obiad, nie chce mi się robić żadnego, wiecie, puree z kalafiora czy inne rzeczy, to taki makaron na patelnię, czosnek, cebula, mięso, sos pomidorowy i naprawdę szybki, fajny obiad i każdy go zje. Tylko ja mrożę tarty kalafior? Słucham? Tylko ja mrożę tarty kalafior? Być może tak. Dobra, ale słuchaj, trzeba się sprężać. Mąka migdałowa. Dlaczego chciałam wam ją dzisiaj pokazać? Bo z mąką migdałową jest naprawdę różna. Ta mąka migdałowa ma 4,9 gram na 100 gram i jest to zwykła mąka kupiona w Auchan. Jest taka fajna firma, jakaś piwniczka, swojska piwniczka, która też ma 5 gram na 100 gram węgli w takiej mące migdałowej, ale już nieraz spotkałam się, słuchajcie, w dobrych firmach, typu Krukam na przykład, gdzie zamawiam u nich różnego rodzaju przyprawy, gdzie zamawiam mąki kokosowe, gdzie zamawiam mąkę dyniową, to na przykład w Krukamie mąka migdałowa ma chyba 26 gram węgli na 100 gram. Także z tą mąką migdałową, pomimo tego, że jest to produkt ketogeniczny, słuchajcie, wahamy się... Ja mam 21. No dlatego mówię, od 4,5 do 26-28 gram na 100 gram. Także
Ta zwykła, najzwyklejsza, 200-gramowa, w każdym Auchan jest dostępna. Kolejna sprawa, jeżeli robicie panini, gofry i inne rzeczy, ja uwielbiam taki spray, który odkryłam niedawno, o smaku masła, albo to jest masło w sprayu, nie wiem jak to nazwać, jest też kokosowy taki. Jak nie chcecie, żeby wam przywierały panini, gofry i inne dodatki, ja uważam, że to jest coś fantastycznego. Też takie rzeczy używam, bo to są tłuszcze do pieczenia, też takie sprayach są, możecie w makro wszędzie też to kupić. Może to nie jest z serii keto, ale spoko, jest też ok, też używam. Zresztą umówmy się, ten jest liczony na 100 gram, tak? Ile wy tego użyjecie? 3 gramy? No coś, nie szalejmy. Dokładnie. Kolejny taki must have, słuchajcie, olej kokosowy. I teraz tak, wszyscy mówią, że ten verdin, ten taki, wiecie, dziewiczy, najlepiej bio, jest najlepszy, najcudowniejszy, najwspanialszy i w ogóle tylko taki należy kupować. I tak z jednej strony się zgadzam w 100% do Bulletproof Coffee, do ciast, do dodatków, do wszystkiego, ja używam tego, ale nie widzę najmniejszego problemu, żeby użyć rafinowany do smażenia, który tak nie zajeżdża kokosem. Wiesz co znaczy rafinacja? To jest po prostu oczyszczenie to jest. To jest filtracja tego. To jest ale właśnie po prostu... wiesz, że niektórzy mają uczulenie na słowo olej kokosowy rafinowany jest zły. Ja uważam, że nie. I do smażenia ja na przykład zdecydowanie bardziej wolę ten rafinowany. Nie do wszystkich, do tych tajskiej kuchni, chińskiej kuchni, to kokosowy pasuje ten nierafinowany, bo po prostu czuć ten kokos. No jest wyrazistszy, bardziej wyrazisty w smaku, tak? No na tej zasadzie. A rafinowany to jednak oczyszczony jest i z tych wszystkie takie pierdoły małe są powycinane. Dokładnie. Słuchajcie, kolejny taki produkt, masło orzechowe. Ja wiem, że zdecydowanie lepiej zrobić swoje masło, takie wiecie, smaczne, zmielone, ale ja wiecie, nie chcę go on, go on, crunchy, nie crunchy, mi pasuje do wszystkiego, często robię gofry, dodaję do naleśników, dodaję na naleśniki, na chlebki, na wszystko inne, polecam. A czy ja mam powiem jeszcze z tego na co? To, co pokazuję na początku, znalazłem fajne solony karmel. Nie ukrywam, tego jeszcze nie otwarłem, ale powiem wam szczerze, że bardzo mnie to korczy. Kto mi zabroni? No właśnie. Powiem wam, że pachnie świetnie. I wali karmelem solonym. Dobra. Gadaj dalej. Słuchajcie, galaretki. Ja na przykład uwielbiam połączenie różnego rodzaju smaków, bo te galaretki, które są bez cukru, są zazwyczaj kwaśne. Więc ja chyba nawet jutro wam wrzucę taki przepis na deser z chia, na śmietance kokosowej, gdzie przeplatam to różnego rodzaju warstwami. Czyli najpierw mi wchodzi galaretka, później wchodzi mi chia, a oczywiście na końcu blueberry in jelly. Czyli ja mam też co, ja mam jabłko z cynamonem jeszcze. Nie otwarłem z tego właśnie, z tej serii całej, mam jabłko z cynamonem. Ja ostatnio wzięłam jabłko z mango i po prostu... Nie, ja uwielbiam taki kwaskowaty smak i to mango. Także tak, blueberry in jelly jest bardzo słodki. Jeżeli weźmiecie sobie jabłko z mango, jest taki bardziej kwaskowaty do gofrów, do naleśników. Jeśli macie w ogóle dzieciaki w domu, bo nawet nie chodzi o to, że wy to musicie wszystko takie, wiecie, wejść w dirty keto, bo ja nie polecam. Jeżeli jesteś na clean keto, to jak najbardziej jestem razem z tobą. Ale jeżeli na przykład macie też dzieciaki, jeżeli one mają jeść tyle cukru, co jedzą na co dzień, słuchajcie, blueberry in jelly, właśnie taka galaretka bez cukru. A czy mojej córce to bardzo smakuje? Wiesz, te wszystkie żelowe owoce bardzo smakują mojej córce. To muszę powiedzieć, 3-latka ma i wpiernicza, aż jej miło. No co mam powiedzieć, taka jest prawda. A gdzie to kupujemy? Ja te wszystkie nutritiony kupuję na SFD. .pl, tak? Bo to nie ma co ukrywać. Jak piszą, i tak tam znajdą. I te wszystkie właśnie, czy te nadlowe, czy te jelly, co pokazywała tutaj Paula, bo ja swojego nie znaleźć nie potrafię, ale ja mam ciemno teraz w mieszkaniu, więc nie mogę wam pokazać. To kupujemy tam i powiem wam, że dla mnie robi robotę. Ale co wam przyjdzie? Muszę powiedzieć SFD jedną rzecz. Jak wam przyjdzie rozwalone opakowanie tego jelly, bo w transporcie wszystko się dzieje, naprawdę zgłoście się do nich, zajebiście mają obsługę klienta. To wam tyle mogę powiedzieć.
Bo to sprawdziłem na własnej skórze. Znaczy, no mi też parę razy jakiś tam produkt przyszedł rozwalony i mówię, że nie ma problemu, ale tak, ja wam powiem tak, u mnie młoda je bułki keto, które sama robię, z takim nutlowe, on jest akurat smak Kinder Bueno i u mnie mała się tym zajada, tak? Czyli bułka, która wychodzi z mojego piekarnika, z taką masą właśnie orzechową, która nie ma w sobie cukru, dla dzieciaków fantastyczne rozwiązanie. Gdzie kupuję to blueberry? Właśnie Gabriela, już jest, albo... Michał wrzucił linka na dole. Dobra, to właśnie, albo Guilt Free, albo SFD, albo Allegro, tak naprawdę gdzie nie wpiszecie, zawsze można kupić. No i oczywiście słuchajcie, must have olej MCT. Ja mam inny. Ja tak pokazywałem, ja używam tego. Łatwiej do wypieków mi dodać, łatwiej dodać mi do kawy, łatwiej rozpuścić, bo to wtedy wychodzi jak zabierasz do kawy. Łatwo się łatwo rozpuszcza jak zabierasz do kawy, tak? I powiem wam szczerze, jak dla mnie robię robotę, wszystkie płynne fajnie, ale do sałatek bardziej bym to dawał niż do kawy, bo to blenderu zawsze pod ręką nie mam. Mam duże czynałcie, ale blender nie zawsze tam jeździ. Jeśli chodzi w ogóle o olej MCT, to możecie go traktować jako suplement, który też będzie was tutaj wspomagał, tak? Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które sprawiają, że ketony aż eksplodują w waszych organizmach. Dobra, słuchajcie, ja tak naprawdę to bym mogła wymieniać tych produktów jeszcze bardzo, bardzo dużo, bo mam ich pełno, bo u mnie cała chata ketogeniczna, ale podsumowując naszego dzisiejszego lajfika, bo miał być krótki lajfik, a jest godzina 25. Maskę, czyli trójeczka filarowa, sód, magnez, potas, który suplementujecie w różny sposób, najlepiej im bardziej wejdziecie w naturalne produkty typu właśnie elektrolity z rosołu, awokado, ryby i zielone dodatki, dodatkowo oczywiście magnez i potas w tabletkach, bo będziecie to wypłukiwać, idźcie, kupcie, żeby miało bardzo dużo jednostek, cytrynian magnesu, cytrynian potasu, jeśli chcecie wspomóc się w ketozie. To my wam na pewno polecamy te ketony, to jest, ale to jest nasze polecenie, to nie jest must have, jak pozostałe składniki, które mówicie. No i cały wachlarz tych dziwnych takich rzeczy. A ketony, przypomnę wam, zrzucacie do nas na wiadomości prywatnej, na pewno wam odpowiemy i pomożemy w tym. Tylko miejcie litość, naprawdę. Jest już, wiecie, taka godzina, ja nic powiem długo. Ja pewnie pójdę zaraz spać. Ja też. Więc ja na pewno odpowiem na te pytania, ale najdalej postaram się to do południa, dobrze? Jeżeli będziecie mieli, naprawdę postaram się najdalej to do południa na nie odpowiedzieć, jeżeli nie wyrobię dzisiaj. Dokładnie tak. Także moi drodzy, jeśli macie pytania, to po prostu piszcie do nas na Priwka. Jeżeli chcielibyście kolejnego live'a na jakiś konkretny temat, to też napiszcie na jaki. Zapraszamy was oczywiście w środę na Q&A z ketonatorem i tam będziemy mogli poużywać takich trudnych słów i różnych dziwnych definicji związanych z dietą ketogeniczną. My wam bardzo mocno dziękujemy, a w tygodniu po prostu piszcie do nas. Na ile będziemy mieli czasu, to zawsze odpowiemy, czy ja, czy Jacek. Jesteśmy tutaj dla was. Ja wam powiem jedną rzecz. Powiem wam jak zawsze. Podchodźcie do diety keto tak samo. Z mniejszą ilością kija w dupie i większym dystansem, tylko społecznym. Z mojej strony tyle. Na razie, ludzie. Trzymajcie się, pa!